Święta Bożego Narodzenia bez makowca, Wielkanoc bez babki czy urodziny bez tortu, no to po prostu nie może się udać. Ale na szczęście nie musimy sobie wyobrażać takich czarnych scenariuszy. Bo od lat istnieje zawód cukiernika, który na co dzień osładza nam nasze życia. Dzisiaj zajrzymy do jego pracy od kuchni i zobaczymy, czy faktycznie czuje się on jak pączek w maśle. Zapraszam na kolejny odcinek Chcę tu pracować. Znajdujemy się w siedzibie firmy Patti w Rypinie, która działa w ramach Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Jest to rodzinna polska marka, która przeszło 25 lat temu otworzyła swoją pierwszą osiedlową piekarnię i dzięki pasji do wypieków, tradycyjnym recepturom i zastosowaniu nowych technologii wysmażyła sobie, można powiedzieć, przepis na rozwój. I tak obecnie posiada ona 20 placówek w 3 województwach, które oferują nam nie tylko świeże wypieki i wyroby cukiernicze, ale również od niedawna wyroby garmażeryjne. My jednak dzisiaj przyjrzymy się produkcji klasycznej drożdżówki z kruszonką, którą ja pamiętam z przerw w moich czasach szkolnych i zobaczymy, czy wypieczenie takiej słodkości to faktycznie bułka z masłem. Ale w jaki sposób codziennie dostarczyć świeże pieczywo do takiej ilości placówek? A to bardzo proste, bo dzięki technologii odroczonego wypieku, czyli tak zwanego cool rising. Polega ona na odpowiednim schłodzeniu i przechowywaniu kęsów ciasta tak, aby wstrzymać ich proces fermentacji. Pozwala to na przygotowanie wypieku w odpowiednim dla piekarni czasie, tak aby klient zawsze dostał świeży produkt. I brzmi to super, ale najlepiej zobaczyć, jak to wygląda w praktyce. Cześć. Szymon? Cześć, Mariusz jestem. Co będziemy dzisiaj robić? Drożdżówkę na przerwę. Zapraszam do pokazu. Może zaczniemy od, na sam początek, od surowców, które musimy rozważyć. I pewnie zaczynamy od mąki. Oczywiście, jak najbardziej. Zaczynamy od mąki. Wsypujemy surowce do dzieży, tak, które wcześniej zostały zważone. Po obsypaniu bułek kruszonką kładziemy kastki właśnie na wózek, który tutaj stoi obok. Wjeżdżamy do komory Cool Raising, w której to będą właśnie bułki garowały do następnego dnia. I w ten oto sposób właśnie w tej komorze wszystko to będzie garować. Po prostu zachowuje się proces rozrodczy kęsów ciasta, które właśnie tutaj są. I w sklepach to się na świeżo upiecze, tak, i sprzeda właśnie klientom. W sklepach to będzie jutro upieczone, tak aby klient był zadowolony. My się teraz udamy do tego sklepu i zobaczymy dalej, co się z tym stanie. Bardzo i proszę. Spróbujemy sobie takiej jednej drożdżówki. Okej, okay, to dziękuję jeszcze raz pięknie za pomoc. Dziękuję. I lecimy do sklepu. Jak widzicie, praca ta wymaga precyzji, sprawności manualnych, a czasem nawet i siły, jak trzeba się z ciastem posiłować, ale porozmawiajmy teraz o liczbowych realiach tego zawodu.
Pracownik na tym stanowisku powinien posiadać wykształcenie zawodowe, a dodatkowym atutem byłoby oczywiście zainteresowanie cukiernictwem i zdolności manualne. Początkujący pracownik może tutaj liczyć na 3500 zł brutto, średnio zaawansowany 5000 zł, a doświadczony na 6000 zł brutto. Pracownicy firmy PATI oprócz podstawowych świadczeń wynikających z umowy o pracę otrzymują comiesięczną premię, premię świąteczną, a także roczną. Wielkość premii uzależniona jest od stopnia zaawansowania i jakości wykonywanej pracy. Na każde święta Bożego Narodzenia dzieci pracowników otrzymują paczki świąteczne. Na wszystkie wydarzenia kulturalne i sportowe, których firma PATI jest sponsorem, otrzymują darmowe wejściówki. Poza tym każdy pracownik otrzymuje kartę rabatową na zakup naszych produktów w sklepach firmowych. Dowiedzieliśmy się, jaką drogę muszą przejść składniki, żeby stać się taką oto pyszną drożdżówką, a także kto jest przewodnikiem na tej trasie. A jest to oczywiście kompetentny człowiek na odpowiednim stanowisku, dzięki do którego pracy codziennie możemy rozkoszować się świeżym pieczywem i słodkimi wyrobami cukierniczymi w naszej lokalnej piekarni. Dzięki, piękne zaglądanie. Widzimy się w następnych odcinkach. Chcę tu pracować. Cześć!